W tym odcinku odpoczniemy na chwilę od tematyki retro. No, tak jakby. Będziemy składać peceta w zadanym budżecie, konkretnie 100 zł. W tym materiale to wszystko. Do usłyszenia w kolejnym, za który wezmę się, jak tylko dokończę kampanię w Homeworld. Cześć! Ciekawe, jakby mi to poszło. A spróbuję. Co mi szkodzi? Jak zrobić dobry początek? Nie da się. Hej, z tej strony Linux. Witam Was po krótkiej przerwie. I zainspirowany filmikiem postanowiłem samemu znaleźć komputer za stówę. I co? I udało się. O, ale co tu mamy? Sprawdźmy to. A nim jest ten oto komputerek Elite Desk 800 G1, który udało mi się dorwać za zawrotną cenę 100 zł. Tam niecałych 100 zł. A jak widać, niestety będzie wymagał lekkich porządków. I wtedy bierzemy się za porządki tego cacka. Czas go umyć. Tak, po szybkim karnięciu czas opatrzyć, co te cacko kryje w środku. Jakby się udało to wyciągnąć. A co mamy w środku? Trochę syfu. Ale nic szkodzi. Myślałem, że będzie brudniejszy po obudowie patrząc. Procesor. Niepospieszny. Plastik. Jak w starych telek to było? Dysk? 1 terabajt? To jest SSHD! Ej, nie spodziewałem się, że za stówę będę miał dysk SSHD! Wow! Dokładniej mówiąc, to jest dysk twardy i kawałek pamięci flash. Zazwyczaj parę gigabajtów dla plików najczęściej używanych, żeby na przykład szybciej sabotować system. To było używane w czasach, kiedy ceny SSD-ków były dosyć wysokie. Co prawda dalej nie polecam używanie dysku HDD jako dysku na system, zwłaszcza jak mamy zainstalować tutaj 10, dlatego zainstaluję tylko chińskiego SSD-ka. Jakiś Corkpeer i to jest pojemność 512 giga. Szczerze polecam Wam kupno nawet tańszego, niższego, ale sprawdzonego SSD-ka, chociażby Kudrama CX400. Zaraz pytanie, jak sobie go zamontujemy? Potrzebuję kabla SATA. A, połamał się tu plastik. A to się dzieje zaraz, ogarnię na spokojnie. Teraz chcę teraz wymyśleć. Jak zamontować tutaj dysk SSD. Teoretycznie jakbym miał śruby od HPK, to bym tu zamontować. Ale z racji tego, co nie mam, muszę to jakoś chyba wkręcić. Chyba mam sposób. Co prawda będzie tylko na dwie śruby, ale zamontuję chyba tutaj sobie. I mamy w miarę dysk stabilnie zamontowany. Na szczęście mamy tutaj aż 3 wejścia SATA, z czego jedno jest za jedno przez ten dysk twardy, ale to nic nie szkodzi. Teraz zasilanie. I mamy komputer gotowy. Tylko zamknąć i zainstalować system.
problemu. Tak, oczywiście jest jak wystrzył. No to teraz pora instalować Windowsa. To widzę was już na moim stanowisku. To teraz spróbujemy uruchomić tego ciata. 3, 2, 1. Spróbujemy wejść do BIOSu. O! Pytanie, czy teraz mi się włącza instalka? Czy coś na tym dysku jednak jest? Jej! Instalka nam się włączyła. Klawiatura działa, więc lecimy dalej. Dosyć cichy jest ten komputerek na szczęście. O, na nim muszę podawać klucza. Wykryło nam. Super. Dobra, stworzymy partycję na naszym SSD-ku. Tworzymy jeszcze tutaj partycję na naszym dysku HDD. A jednak nie. Na wyżej dysk sformatuje jest w systemie. Zaskonfigurować Windowsa. Dalej. Tak. To prywatnego. Konto offline. Tak. Bez hasła. Nie teraz. Czego jeszcze chcecie ode mnie wiedzieć? Pomij. No i mamy system. Czas odłączyć pendrive'a i podłączyć mój dysk z rzeczami. I czas to wszystko skopiować. Pliki skopiowane. Czas usunąć dysk i sformatować tamten 1 terabajtowy dysk. No to czas na sterowniki. Tak, czas na ustawienia. Aktywuję system. Rozwiązuję problem. To urządzenie dokonało niedawno zmiany sprzętu. No serio, czy ja muszę się zalogować? O! No to moim kluczem zaktywowałem. System Windows został aktywowany przy użyciu licencji cyfrowej połączonej z twoim kontem Microsoft. No i super. Teraz czas na aktualizację. Przy okazji zainstaluję wszystkie moje programy. 1333 MHz. To nawet nieźle. Zwłaszcza za tą cenę. Zainstaluję jeszcze parę rzeczy, które mi się przyda. I proszę bardzo. I mamy to, co powinniśmy mieć. I 34330. Dwa rdzenie, 4 wątki. Grafikę mamy jest zintegrowaną, 4600. Na single thread nie jest dobrze, ale na multi-thread prawie 2 razy tyle. Jak za stówę? Nieźle. Chętnie zobaczę, jak wygląda stan tego dysku twardego. Dużo nie był używany, ale 7200 obrotów. Nieźle, nieźle. Ale widzę, że jest w dobrym stanie nawet. Więc mamy. To jest paczuszka, która mi się przyda do tego oto właśnie komputera. Zawartość zaraz poznamy, ale zapłaciłem to tyle samo co za komputer, czyli tę stówę. No to otworzymy ją. Uj, co to akcesoria do obudowy? Otóż nie tym razem, bo to jest jeszcze 5 folii, ale to jest coś bardziej własnego, bo mamy to maleństwo. A co to jest? Uwaga, uwaga. Karta graficzna. To jest dokładniej, powinno to być GTX 750, wersja, jak widać, low profile. Tylko niestety bez tego. Bez braketu na low profile, ale coś z tym wymyślę. Na wyżej Za jakiś czas zamówię sobie z AliExpress czy skąd odpowiedni bracket do tego. Najwyżej będzie bez tego. Ta grafika ma tak. Jedna wersja TVI, dwa wersje HDMI i jeden DisplayPort. Najgorszy moment jest to, że jak nagrywam, jeszcze mi ten komputer nie doszedł. Więc muszę na czym sprawdzić. A jedyny komputer, który teraz mam,
z Facing PCI Express. To jest moja stacjonarka. Więc muszę go wyciągnąć. Wyciągnąć mojego KTX 1080, wsadzić te maleństwo i przetestować na nim. O tyle dobrze, że KTX 750 działa na tych samych sterownikach, co KTX 1080, czyli na najnowszych. Więc to jest Steam, że aż Nvidia dalej tą kartę wspiera aktualizacjami. I proszę bardzo, karta jest wygrywana. Na Winterms Modo? I tak, 1050 wykrywa, wszystko ok. Inaczej to wygląda niż pamiętałem. Wow, teraz już minęło 1,5 godziny i mamy ile? 76, 75 stopni, 0 artefaktów, ani nic. No to wyłączam kompa i wsadzam z powrotem moją grafikę. Jeśli chodzi o benchmarki, mam zamiast robić dwie tury. Pierwsza będzie z kartą zintegrowaną, czyli komputer za 100 zł. I druga seria to będzie z kartą KTX 750, którą kupiłem za te 100 zł. Na sam początek Pacemark Web 3.0, a tu wynik 860 punktów. Następnie Cinebench R15 z wynikiem 335 na wszystkie rdzenie i 131 na teście pojedynczego rdzenia. A w wersji 20 mamy wynik 802 na teście wszystkich rdzeni i 327 na teście pojedynczego rdzenia. Teraz czas na 3D Marka i w teście Firestrike mamy wynik 704 przy użyciu zintegrowanej karty graficznej w tej i trójce. Przy użyciu GTX-a 750 ten wynik podskakuje aż do 3373. Niestety z testem TimeSpy integra poległa. Na szczęście udało się uruchomić GTX-em 750 i jego wynik to 1132. Do codziennego użytku ten komputer nada się bez problemu z dyskiem SSD. Główną różnicą jest oglądanie filmów na YouTubie. Z Integrą przy filmikach 1080p 60fps klatki potrafią uciekać, ale pewnie można to poprawić przy użyciu tego dodatku. Teraz czas na gry. GTA 5 720p przy średnich HD4600 osiąga minimalne 13 fpsów, maksymalnie 45,7, a średnie 29,9. Gdy GTX 750 ma minimalnych 39,4, maksymalne 134,1, a średnio 100,7 fpsa. Tomb Raider. Z 2013 roku 720p, detale normalne i Integra wyciska 27,2 minimalnych, 34,2 średnie i maksymalne 40,8. A KTX daje nam minimalne 134, średnie 164,3, a maksymalne 188. Rocket League też 720p i ustawienia wydajność pozwolą na HD4600 18,9 fpsa, minimalne, maksymalne 31, a średnie 24,6. Na GTX-ie 750 to 27,9, minimalne, maksymalne 272,4, a średnio 181 fpsów. Wiedźmin 3 na 720p i wszystkie ustawienia minimalne na Integrze jest totalnie niegrywalny. Z GTX-em 750 można już pograć z 31,4 fps minimalnych, maksymalne 61,3, a średnie dosyć wysoko 56,1 fpsa. CS2 z 720p na minimalnych ustawieniach Integra daje nam 32,5 średnio fpsów, minimalnie 19,9, a maksymalnie 49,7. Podczas gdy GTX 750 pozwala na 76,8 średnio, minimalnie 45,9, a maksymalnie 120,7 fpsa. Ostatnią grą będzie to Minecraft w wersji 1.16.5. 1080p, totale wszystkie na minimalne, HD Graphics daje nam 31,6 minimalnych, 70,3 średnie, a maksymalnie 92,6. Podczas GTX daje nam 77,5 minimalnych, średnie 115,4, a maksymalne 119,8 fpsa. Reasumując, dalej da się znaleźć to sensownego za 100, a zwłaszcza 200 zł, jeśli weźmiemy kilka kompromisów.
Niemniej, jeśli ma być to komputer do użytku codziennego, jak oglądanie filmów na YouTube, przeglądanie internetu, czy prosta obsługa pakietu pirowego, ten zestaw w zupełności powinien starczyć. Jeśli chodzi o gry, to dopiero po dołożeniu karty graficznej można pomyśleć o grach, lecz nie w najnowsze produkcje i w nie najwyższych ustawieniach. Ale do tego nie będzie używany ten komputer, bo do gier mam już dedykowany sprzęt. Dzięki za oglądanie i mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym filmie. Hej!